Siemanko, z tej strony Młynega, to co wam dzisiaj pokażę, zryję wam beret. Pewnie się w ogóle zastanawiacie, dlaczego dzisiaj jest odcinek, w końcu jest piątek, a nie wtorek albo sobota, bo zawsze wtedy o 16 pojawiają się odcinki, ale spokojnie, jest to odcinek bonusowy. A więc co było takie ważne, żeby zrobić sobie z tego odcinek bonusowy? Oczywiście nowe DLC, które kosztuje 14 zł. Nie jest to jakoś super dużo, ale naprawdę wydaje mi się, że warto. Zobaczcie, jaki to dodaje nam, słuchajcie, pojazd. Jest to Zig Z612H, przepraszam. No i zobaczcie, jaki on jest naprawdę ogromny. Jaki to jest, słuchajcie, wielki pojazd. Kosztuje tam w ogóle prawie 250 koła, więc to naprawdę wielka maszyna. Mamy cały czas załączona WD, cały czas załączoną blokadę dyferencjału i 500 litrów to jest naprawdę ogrom. Oczywiście mamy dwie przednie osie skrętne, jak inaczej mogłoby być przy takim bydlaku. Oczywiście kół mamy 8 i jedno zapasowe, które się tutaj delikatnie kręci. Wygląda to naprawdę super. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to, słuchajcie, wygląda z silnikiem. Mamy wszystkie odblokowane, ale tylko 5 koła na koncie. Trzeba zdobyć szybko hajs. No dobra, jednak z hajsem będzie troszkę kiepsko, bo mam większość rzeczy oczywiście sprzedane, więc nie wytestujemy sobie najlepszego silnika, ale zobaczcie, moi drodzy, w najlepszym silniku będzie aż A+, A+ w trwałości i oczywiście zużycie cały czas jest maksymalne, więc nie ma to większego znaczenia. Silnik jest naprawdę bardzo potężny. Skrzynie mamy 3, są one naprawdę bardzo tanie i to bardzo fajne. Zawieszenie może być tylko fabryczne. Jeśli chodzi o opony, mamy oczywiście wszystkie gatunki, są również oczywiście opony błotne, które będą, no, na pewno najlepsze. Wyciągarka, no, przy takim pojeździe dwusilnikowa jest konieczna. Bardzo fajnie ułożony snorkiel, fajnie to się prezentuje, oczywiście weźmiemy sobie ten lepszy, no i zobaczymy sobie, słuchajcie, wszystkie rzeczy, które sobie możemy wziąć. Możemy sobie wziąć krótkie kłody, możemy sobie wziąć burty, jeżeli się nie mylę, on może mieć nawet 3 ładunki. Dokładnie to jest, słuchajcie, chyba na tej platformie. Na tej platformie możemy sobie wziąć ładunki 3, wygląda to naprawdę bosko. Oczywiście mamy tak samo cysternę na 2,5 tysiąca litrów, do tego jakieś tam siodło niskie, siodło wysokie, żuraw i tak dalej, ale to się prezentuje naprawdę pięknie. Zobaczmy na malowania, niestety nie mamy ani jednego jakiegoś takiego z DLC, które by po prostu pięknie do niego pasowało, ale mamy bardzo fajne wojskowe, weźmiemy sobie chyba ten, prezentuje się naprawdę dobrze. Jeszcze możemy sobie dokupić do niego paliwo, które będziemy mieli oczywiście na dachu, no i do tego jakieś tam reflektory. Zobaczymy sobie na zderzaki, które mamy niestety zablokowane, a ten, no nie, no nie, ten wygląda naprawdę dobrze. Wydech nie jest w miejscu tragicznym, wydaje mi się, że i tak większość wód sobie przejedziemy. No i to w sumie na tyle modyfikacji, które możemy sobie zrobić. Założymy sobie te burty, zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Nie no, zestaw jest naprawdę boski. Oczywiście idziemy sobie do Amura, do Rosji, no bo tutaj go sobie wytestujemy. To jest oczywiście najtrudniejsza mapa, najcięższe miejsce. No i my go chcemy oczywiście w to miejsce zabrać i zobaczyć, jak sobie radzi. Demonem prędkości na pewno nie będzie, ale ta jego moc w porównaniu do masy, to, że, słuchajcie, mamy cały czas AWD oraz blokadę, może sprawić, że będzie to pojazd idealny do terenu. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzi w takim po prostu pierwszym lepszym błocie, w takim pierwszym lepszym śniegu. No a na Amurze najtrudniejszy jest sam wyjazd, w którym większość ciężarówek się kopie, a on nawet nie zwalnia. Co tutaj się, słuchajcie, dzieje? Patrzcie, jest w ogóle trójka. On nawet nie potrzebuje zrzucić sobie biegu, on idzie tutaj jak po asfalcie. Zobaczymy, czy przejdzie tak całe. Jak jeszcze wjedzie w tamto błoto, bo to jest najgorszy ten kawałek, który jest przy drzewie, no to będę naprawdę niesamowicie zaskoczony. Nie no, idzie super. No to już mamy ciężarówkę na tę mapę. Fantastycznie. I tutaj idzie tak samo. Wow, to jest naprawdę niesamowite. Jestem jeszcze bardzo ciekawy, czy jesteśmy w stanie go zakopać. Jeżeli, słuchajcie, mamy 8 kół, każde koło jest oczywiście napędzane, każda oś jest napędzana. Nie, no to tak naprawdę powinniśmy być chyba w stanie i tak się wydostać. Mamy oczywiście blokadę, więc bez problemu te koła, które nie są zakopane, powinny nas wyciągnąć. Więc jedziemy sobie oczywiście w jakieś miejsce, gdzie się bez problemu zakopiemy. A tutaj mamy takie chyba pierwsze, lepsze, gdzie po prostu on powinien nam zatonąć. Zaraz zobaczymy, czy tak się stanie. No i dobra, troszkę się zapadliśmy. Nie, do przodu już sobie bardzo nie pojedziemy, no to jest raczej oczywiście logiczne, bo jest dość niski, tak? To może by się jeszcze wygramolił, ale zobaczymy sobie, czy w takim ciężkim przypadku jesteśmy w stanie się wydostać, no bez problemu, słuchajcie, bez najmniejszego. Tak jak mówię, nie, ta potęga, te koła naprawdę robią robotę. Gdyby on był wyższy, gdyby miał jeszcze wyższe zawieszenie, no to by sobie pewnie jeździł tutaj normalnie bez żadnego problemu, bez żadnego oporu. Moglibyśmy sobie po prostu jeździć tutaj tak samo jak po... Wiem, gdzie nim pojadę. Ostatnio chciałem sobie bardzo pojechać tutaj, czyli oczywiście do bramy, tylko że no nie chciało mi się jechać naokoło, bo jest tam bardzo daleko i chciałem sobie przejechać przez lód, tylko to mi się nie udało. Oczywiście dlatego, że ciężarówki się zakopywały, więc zobaczymy, jak będzie z tą.
No z jednej strony jestem pewien, że tego nie przejdzie, bo tutaj problemem jest oczywiście łamiący się lód i również będzie on się pod nim łamał. No ale jestem ciekaw, czy może da radę on się jakoś wygramolić z tego lodu, czy może nie będzie on się aż tak zapadał przez to, że po prostu jest tak fantastycznie napędzany. Zobaczcie, że jedziemy. Jeszcze z rozpędu coś tam można ewentualnie kombinować. No dobra, tutaj utknęliśmy, więc sobie troszkę cofnijmy i powinniśmy się z tego wygramolić. To mi się naprawdę bardzo podoba. No nie no, no tutaj zepsułem troszkę jej szansę. No nie oszukujmy się, z lodem sobie nie poradzi. Jednak tutaj trzeba jechać tymi skrajami ewentualnie, jeżeli chcemy na skróty. No i dobra, moi drodzy, taki bardzo krótki odcinek. Wiem, że was do tego nie przyzwyczaiłem, ale po prostu chciałem wam go pokazać. Na pewno go sobie użyjemy w kolejnym odcinku, ale chciałem, żebyście sobie od razu zobaczyli, żebyście mogli od razu czekać, żebyście, słuchajcie, mogli się na ten temat napalić, żebyście sobie mogli ewentualnie DLC kupić i wiedzieć, czy się po prostu opłaca, więc tak, opłaca się, bo jest naprawdę potworem. No a my widzimy się jutro o 16 w normalnym odcinku, już takim dłuższym, więc do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko!